jeść. Gdzie jest moje jedzenie? Betty, bądź trochę bardziej cierpliwa. Jesteście za wolne i wasze ręce są wolne. Ale pozwólcie, że wam pomogę. Najpierw naprawimy ręce Diany. O nie, co się dzieje z moimi rękami? Co? Zrobiły się szczypcami? To straszne! Trzepaczki, serio? Oddaj mi moje ręce, Betty! A ja mam małe rączki! Jesteście gotowe? Chcę zjeść jajka! Zróbcie je takimi rękami, skoro nie umiałyście ugotować ludzkimi. Czy wszyscy zrozumieli? Zaczynajcie! Takimi malutkimi rączkami nie da rady niczego szybko przygotować, ale spróbuję. Kurczę, jaka ciężka patelnia! No nijak jej nie podniosę! Uff, jestem już zmęczona. Padłam na genialny pomysł. Jeśli rączki są małe, to kuchnia też musi być mała. Ta patelnia dla lalek jest dla mnie idealna. Ale co zrobić z jajkiem? Na pewno go nie ogarnę. Przepiórcze będzie idealne. Muszę je tylko rozbić bezpośrednio na patelnię. Świetnie, udało się. Wszystko super. Małe jajeczko jest gotowe. Czas przenieść je na mały talerzyk. A co ja mam zrobić z takimi ogromnymi szczypcami? Spróbuję. Na początek wezmę patelnię. No dalej, dasz radę, Diana. O nie. Zepsułam patelnię. Dobra, rozumiem. Spróbujmy inaczej. No i super, patelnia na kuchence. Teraz wezmę jajka. Udało mi się. O nie. W moich szczypcach wszystkie jajka pękają. I teraz spływają po nich bezpośrednio na patelnię. Tylko zostały tam razem ze skorupkami. Betty na pewno tego nie doceni. Nie martw się, Diana, wszystko w porządku. Poradzisz sobie ze wszystkim. Dzięki za wsparcie, Emma. No to co, teraz moja kolej na gotowanie. Od czego by tu zacząć? Wiem, mogę włożyć jajko do trzepaczki i w ten sposób je rozbić. O tak, udało mi się. Okazuje się, że posiadanie trzepaczek zamiast rąk nie jest aż tak problematyczne. Teraz, kiedy wyciągnęłam całą skorupkę, nadszedł czas, aby wlać mleko do miski z jajkami. Tylko jak odkręcić nakrętkę? Emma, daj, pomogę ci. To proste, jeśli masz szczypce. Zaraz wszystko będzie gotowe. Voila, otworzyłam. No, troszkę dziwny sposób, ale dzięki. Wlewam mleko do miski. Tyle wystarczy. Dzięki, Diana, udało nam się, przybić piąteczkę. Oj, coś nam nie idzie. No to skrzyżujmy szczypce i trzepaczkę. No od razu lepiej. O nie, Diana zepsuła mi trzepaczkę. Powinnaś być ostrożniejsza. Ups. Och, dobrze, że mam drugą. A teraz potrzebuję trzepaczki bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ wszystko to musi być dokładnie ubite. Gotowe. Pozostaje wlać wszystko na patelnię i czekać na całkowite usmażenie. Mój omlet wkrótce będzie gotowy. O tak, udało się! Przenoszę wszystko na talerz. Pięknie. Betty, smacznego! Możesz próbować. Ale super, wszystko wygląda tak apetycznie. No, oprócz tego, przecież to jakieś spalone. Nie, no nie zjem tego. Fu, fu, fu. A co my tu jeszcze mamy? Jakie małe, słodkie jajko sadzone. Nigdy takiego nie jadłam, spróbujmy. Pyszne. Podoba mi się. Szkoda, że tak mało. A co jeszcze jest? Wow, to wygląda świetnie. Mam cały omlet i to tak dużo. Spróbujmy. O rany, to jest niesamowicie pyszne. Mogę śmiało powiedzieć, że ten omlet wygrał. Juhu, zwycięstwo należy do mnie. Jak fajnie, trzepaczki rządzą. A teraz mam ochotę na hot doga. Poradzicie sobie z tym zadaniem? Ręce szkieleta? Powinny być wygodne w użyciu. A ja mam ręce jak człowieczek Lego. Super! A ja mam ręce rekiny. Boję się! Mogą mnie zjeść. Muszę je trzymać z daleka. Już wiem, od czego zacznę. Potrzebuję bułeczek do hot dogów. Ojej, Diana, twoje ręce są takie niezdarne.
nie szkodzi, i tak sobie poradzę. A teraz muszę jakoś wziąć jedną kiełbaskę. Spróbuję oderwać zębami. No dalej! Jak mnie przerażają te rekiny! O nie, Diana! Chcą cię ugryźć! O nie! Roxy, trzymaj swoje rekiny z daleka! Chociaż czekaj! Mam pomysł! Rekiny Roxy będą mogły odgryźć mi kilka parówek! Roxy, pomóż mi! O tak, udało się! Dzięki bardzo! Ojej! Mają w szczękach foliki po parówkach! Fila, dokąd mnie zabieracie? A, do parówek! Ja podziękuję, ale wy jedzcie. Widać, że jesteście bardzo głodni. O kurczę, to dopiero zwierzęcy apetyt. Ukradły moje parówki! Trzeba je mieć na oku. Wiem, co robić. Zbuduję ścianę z klocków Lego, wtedy te rekiny na pewno nie będą w stanie do mnie trafić. No, wiele lepiej. Mam nadzieję, że już się najedliście. Nie? Diana postawiła między nami ścianę, żebyście nie kradli jej parówek. O, jakie to miłe! Teraz już wiecie, że kradzież nie popłaca, prawda? No dobrze, teraz jesteśmy przyjaciółmi, już się was nie boję. Przygotujmy razem najlepszego hot doga. Parówka jest już w bułeczce, teraz bierzemy ketchup. Świetnie, tyle wystarczy. Przykrywamy drugą bułką na wierzchu i gotowe. Jesteście tacy zdolni, dziękuję. Serio, Roxy zaprzyjaźniła się ze swoimi rekinami? A dobra, muszę zrobić hot doga. Jak łatwo wziąć sosy tymi rączkami ludzika Lego. Wyciskam je na bułkę. Teraz potrzebuję parówki. Tylko żeby mi nie spadła. Tylko żeby mi nie spadła. Puszczam. Super, udało mi się. Teraz potrzebuję palnika. Chcę troszkę podsmażyć parówkę. Będzie o wiele smaczniejsza. Myślę, że wystarczy. Co za zapach. Jaki apetyczny. A co tam u Emmy? U mnie wszystko świetnie. Szybko przyzwyczaiłam się do nowych rączek. Bierzemy kiełbaskę, kroimy ją na kawałki i przenosimy wszystko do miski. Co dalej? Już wiem. Bierzemy sosy. Wyciskamy troszkę ketchupu, musztardy i mieszamy. Te szkieletowe dłonie są niesamowicie wygodne. Dobre. Teraz potrzebuję bułki do hot dogów. Zdejmujemy górną bułkę i kładziemy kiełbaskę w sosie. Och, jakie to apetyczne. Betty się spodoba. Przykrywamy drugą połówką bułeczki i można podawać. O nie! Straciłam rękę! Została w hot dogu. No trudno, nie mogę jej odzyskać. Betty, możesz próbować. Wow! To wszystko dla mnie? Zacznę od tego hot doga. Wygląda, jakby został już zjedzony przede mną. Ale spróbuję. Ugryzę tutaj. No nieźle. Idziemy dalej. Ojej. A czemu ten hot dog jest z ręką? Przerażające. Ale spróbuję. Tylko najpierw usunę rękę. A teraz sprawdzimy, jak smakuje hot dog. O rany! Jest super pyszny. I na koniec ostatni. Wygląda bardzo apetycznie. I tak pachnie. Spróbuję. Wow, jest niesamowicie pyszny. Ten hot dog zdecydowanie wygrał. Co, co? Wygrałam? O tak, moje rączki Lego są niesamowite. A teraz chcę coś słodkiego. Na przykład lody. Zróbcie je dla mnie. A ja wam dam nowe rączki. Ale fajne i wygodne ręce. A ja mam ręce Halka, twardziela. Jestem teraz bardzo silna. A ja mam pazur jak niedźwiedź. Jestem gotowa zrobić najsmaczniejsze lody. Ten pazur jest tak ostry, że z łatwością mogę wyciąć górną część pokrywki. A teraz wezmę lody. Fajnie. Na razie wszystko mi idzie super. O nie! Spadła mi gałka lodów. Ale nie szkodzi. Za pomocą mojego pazura szybko ją podniosę. Udało się. A teraz przekładam wszystko do specjalnego pucharka. Ojej, na moich lodach pojawiły się włosy. Trzeba to usunąć. No dalej. Ach, puch.
lody z sierścią. Ale nie będę o tym myśleć. Teraz moja kolej. Pokażę profesjonalizm w robieniu lodów. Potrzebuję lody Oreo, które są w lodówce. Dobrze, że mam teraz tak długie ręce i mogę wziąć wszystko. Nawet z odległego zakątka. Mamy lody Oreo. Otwieramy pokrywkę, a teraz bierzemy łyżkę do lodów. O, tak, udało mi się. O nie, jednak nie. Spróbuję dwoma rękami. I mamy to. Nie, 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 nie. Kurczę. No dobra, nie potrzebuję łyżki. Bez niej mogę rozłożyć lody. Teraz popukamy troszkę po opakowaniu i wszystko wypadnie. Podnosimy. O tak, udało się. Pozostaje tylko udekorować je owocami. Mam tu borówki i truskawki. Zaraz wszystko ułożymy na wierzchu i można podawać. Super! Emma, a co tam u siebie? Och, te ręce Halka nie nadają się do niczego. Tylko żeby rozbijać i łamać. Otwieraj się! Oj, chyba coś naprawdę zniszczyłam. O, lody! Tego właśnie potrzebowałam. Przekładam je do kucharka, a następnie polewam wszystko syropem czekoladowym. O, tak! Super! Betty, możesz próbować. Wow! Wasze lody wyglądają tak apetycznie! O rany, co to jest? Jakieś obrzydliwe lody z sierścią. Co za ohyda! Nie chcę tego próbować. Brr. O, a co tu jest? Wygląda apetycznie. Ale dużo czekolady. Uwielbiam czekoladę. Wow! O tak! Pyszności! A co ja tu jeszcze mam? O rany! Ile lodów! Muszę tego spróbować. Ciekawe, jaki ma smak. Nie wierzę! Czy to lody z pokruszonymi Oreo? Tak, zgadłam! Ale to jest dobre! Jestem zachwycona! Wygrywa Roxy! Tu są nawet moje ulubione truskawki! Wow, nie mogę uwierzyć! Jestem zwycięzcą! Dzięki za oglądanie! Polub i subskrybuj kanał, żeby jako pierwszy oglądać nasze nowe filmy. Napisz w komentarzach, jakie ręce chciałbyś mieć. Do zobaczenia! Pa, pa!